19 sierpnia wspominamy świętego Jana Eudesa, prezbitera. Jan Eudes urodził się 14 listopada 1601 roku w rodzinie wieśniaków w Rii, w Normandii. Po ukończeniu szkoły podstawowej Jan wstąpił do kolegium jezuickiego w Cannes. Tutaj pogłębił w sobie życie wewnętrzne. Znajomość języka łacińskiego opanował w tak doskonałym stopniu, że mógł się nim posługiwać na równi z językiem ojczystym. Jako wzorowy uczeń został przyjęty do sodalicji mariańskiej. Po ukończeniu kolegium w 1623 roku wstąpił do głośnego wówczas we Francji Oratorium Jezusa. Przyjął go sam założyciel tej instytucji, kardynał Piotr de Bérulle, wówczas najwyższy autorytet moralny we Francji. 2 lata potem Jan przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1627 powrócił do Argentan, kiedy dowiedział się, że panuje tam zaraza. Niósł pomoc zarażonym. Następnie został przeznaczony do Caen. Powierzono mu obowiązki wędrownego kaznodziei, by głosił rekolekcje, misje, Słowo Boże z okazji odpustów i świąt. Tę wyczerpującą pracę prowadził przez 44 lata. Za podstawę obrał sobie katechizm. Systematycznie uczył prawd wiary i moralności, tak dzieci, jak i dorosłych, wieśniaków, jak i mieszczan. Co roku przeprowadzał 3 do 4 misji, a każda z nich trwała od 4 do 8 tygodni. Przez całe swoje życie przeprowadził aż 110 misji. W ciągu kilkudziesięciu lat przemierzył całą Normandię, Brytanię i część Burgundii. Wielu kapłanów i wiele sióstr zakonnych poddało się pod jego kierownictwo duchowe. Za poradą spowiednika wystąpił z oratorium w roku 1643 i postanowił założyć własne zgromadzenie misyjne – eudystów dla nauczania i katechizowania ludu, który był pod tym względem mocno zaniedbany. Ponieważ wyróżniał się nabożeństwem do serca Jezusa i Maryi, cześć dla tych serc szerzył niezmordowanie żywym słowem i pismem. Założył szereg seminariów duchownych w diecezjach, w których ich jeszcze nie było, mimo bardzo surowych zaleceń Soboru Trydenckiego. Z nich wyszło wielu gorliwych kapłanów. Seminaria te prowadzili jego duchowi synowie. W swoich wędrówkach apostolskich zauważył, że po miastach szerzyła się rozpusta. Wiele młodych niewiast i dziewcząt w tego rodzaju życiu widziało jedyną dla siebie szansę zdobycia utrzymania. Nieustanne wojny i zamieszki, zarazy i pożary pomnażały nędzę, która pchała kobiety w ramiona rozpusty. Jan utworzył więc nową, żeńską rodzinę zakonną do opieki nad moralnie upadłymi dziewczętami pod nazwą sióstr Matki Bożej od miłości. Tego rodzaju inicjatywa była potrzebna, gdyż nowy zakon otworzył swoje placówki w Cannes, w Rennes, w Hennebont i Żunżab. Papież Aleksander VII zatwierdził nowe dzieło bullą w roku 1666. Jan znajdował także czas na twórczość pisarską. Do najcenniejszych jego pism należą Królestwo Chrystusa, Katechizm misyjny, Kontrakt człowieka z Bogiem przez Chrzest Święty, Pamiętniki życia kościelnego, Dobry spowiednik i Kaznodzieja apostolski. Niektóre z tych dzieł ukazały się w druku dopiero po jego śmierci. Największe zasługi Jan Eudes położył jako niezmordowany apostoł nabożeństwa do serca Pana Jezusa i serca Jego Matki. Jako pierwszy wystąpił publicznie z rozpowszechnieniem nabożeństwa, które było dotąd zarezerwowane tylko dla wybranych. Rozpowszechniał wśród ludu i duchowieństwa obrazy i obrazki najświętszych serc, modlitwy i pobożne wezwania. U biskupów poszczególnych diecezji otrzymywał zezwolenia na obchodzenie święta serca Jezusa i serca Maryi. Ułożył do tekstu mszy świętej i brewiarza osobne czytania i hymny. Rodziny zakonne, które założył, oddał pod opiekę serca Maryi i Jezusa. Jego hasło i codzienne pozdrowienie wprowadził do swoich klasztorów. Zdrowaś, serce najświętsze, zdrowaś, najukochańsze serce Jezusa i Maryi. Nabożeństwo to szerzył także poprzez misje urządzane przez siebie i swoich synów duchowych. Nakazał odprawiać je w seminariach, które prowadził jego zakon. W roku 1650 Jan założył Bractwo Serca Jezusa i Maryi. On także wystawił pierwszy kościół ku czci serca Pana Jezusa i Matki Bożej. Właśnie ta akcja przysporzyła mu jednocześnie najwięcej cierpień. Naraził się bowiem jansenistą. Oratorianie, z których szeregu wystąpił, także nie mogli mu tego darować. Posądzono go o herezję. Doszło do tego, że król nakazał mu usunąć się z Paryża. Kapłan bronił się. Przekonywał, że teologiczne nabożeństwo to nie jest błędne, ale z powodów duszpastersko-ascetycznych ma wielkie znaczenie. Opatrzność czuwała nad dziełem. Znaleźli się dygnitarze, którzy udzielili poparcia pięknej inicjatywie. Jan dla ostrożności oddał teksty liturgiczne ułożone przez siebie do przeglądu wybitnym teologom. Ci je zatwierdzili. W roku 1672 Jan Eudes wysłał pismo do 6 domów swojego zgromadzenia męskiego, w których polecił obchodzić święto Serca Pana Jezusa 20 października jako święto patronalne zgromadzenia. W tym samym liście polecił równocześnie, by uroczystość tę poprzedzała uroczystość Serca Maryi 8 lutego. Za Eudystami poszły zwolna inne zakony. Święto Serca Pana Jezusa przyjęły m.in. benedyktynki od Najświętszego Sakramentu i benedyktynki z Montmartre. Po śmierci Jana w roku 1681 ukazało się w druku dzieło Przedziwne Serce Najświętszej Matki Bożej, w którym Jan wyłożył naukę dotyczącą tego nabożeństwa. Nosił się z myślą wydania podobnej pracy o Najświętszym Sercu Jezusowym, ale śmierć przerwała mu przygotowywanie pracy. Zmarł w Cannes 19 sierpnia 1680 roku. Jego beatyfikacja miała miejsce w roku 1909, a dokonał jej papież Pius X. Uroczystej kanonizacji dokonał jego następca, Pius XI, w roku świętym 1925. Módlmy się. Boże, Ty wybrałeś świętego Jana Eudesa, prezbitera, do ogłoszenia niezgłębionych bogactw Chrystusa. Spraw, abyśmy idąc za Jego przykładem i naukami, coraz lepiej Ciebie poznawali i żyli w świetle Twojej Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam